Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, rozmowa dnia, a dzisiaj po raz kolejny przez łącza internetowe będziemy rozmawiać z burmistrzem Starego Sącza, panem Jackiem Lelkiem. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Witam serdecznie, panie redaktor, witam Państwa. Panie burmistrzu, i zaczniemy na początek od aglomeracji sądeckiej. O tym pomyśle usłyszeliśmy równo tydzień temu, więc może warto przypomnieć i zapytać, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o ten pomysł. Tak bardzo króciutko dla przypomnienia, chodzi o pomysł, tak jak wspomniałam, gmin subregionu sądeckiego, które chcą zawiązać stowarzyszenie, aby było łatwiej pozyskiwać głównie środki zewnętrzne, aby było łatwiej walczyć o te pieniądze. Usłyszeliśmy o tym równo tydzień temu, czy tutaj się coś zmieniło, bo panowie i burmistrz Starego Sącza i wójtowie okolicznych gmin zaprosili nas na konferencję prasową, rozwinęli nieco szerzej ten temat, natomiast na tej konferencji prasowej zabrakło Nowego Sącza, który jest naturalnym liderem subregionu sądeckiego, naturalnym wydawałoby się liderem też tej aglomeracji sądeckiej. Czy tutaj coś już wiemy więcej? To znaczy wiemy więcej, że kolejne gminy, które nie były na konferencji, natomiast są zainteresowane współpracą, widzą w tym potencjał, widzą w tym ogromną szansę dla sądeczyzny. Taką zdecydowaną już konkretną taką deklarację złożyły gmina Piwniczna, Rytro, gmina Gródek nad Dunajcem. Również dochodził głos, prawda, że Łososina, także pan wójt Łososiny bardzo mocno współpracą jest zainteresowany. Natomiast no, rzeczywiście, żeby to przedsięwzięcie miało taki prawdziwy sens, żeby ono rzeczywiście nie tylko łączyło sądeczyznę, ale żeby dawało szansę na wykorzystanie wszelkich szans, jakie ta współpraca dla sądeczyzny będzie niosła, szczególnie w tej najbliższej perspektywie nowych środków z Unii Europejskiej, ale myślę, że to jest projekt, który daleko, daleko do przodu sięga. No konieczne tutaj, i na to liczymy bardzo mocno, że liderem tego porozumienia, tego stowarzyszenia będzie miasto Nowy Sącz, że również dołączy do niego gmina Chełmiec, że po prostu wszyscy będziemy współpracować. Ja od razu powiem, że pewne takie działania, pewne rozpoczęcie prac, tak jak na konferencji zresztą wspominałem, ono się rozpoczęło. Tutaj bardzo ważnym przykładem dla nas jest współpraca miasta Krakowa z sąsiadującymi wokół miasta gminami, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Troszeczkę jesteśmy zapatrzeni w ich rozwiązania, ale też w ich sukcesy, jakim się udało już w tym okresie programowania, w ciągu tych ostatnich lat, to osiągnąć. Również to, że czas nie stoi w miejscu, czas biegnie. Pojawiła się nowa strategia rozwoju województwa małopolskiego do roku 2030. Rozpoczęły się negocjacje warunków dystrybucji środków unijnych z nowej perspektywy. To są takie przedsięwzięcia, do których na przykład to wspomniane Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przygotowuje się już od 2 lat. On już pisze strategię od 2 lat. Natomiast my ciągle nie możemy wyjść z fazy konkretyzacji w ogóle zasad współpracy. No i dlatego. Dlaczego? A co jest tego przyczyną? Bo generalnie tak, no mamy, wiadomo jak to wszędzie, wiele różnych aktualnie bieżących problemów, więc rzeczywiście ciągle te sprawy strategiczne czasem są spychane na dalszy plan. To jest jakby taka rzecz, naturalne niebezpieczeństwo, ale to nas nie usprawiedliwia, tylko to nas musi dopingować. No i dlatego stąd nasza taka ta inicjatywa tych 5 gmin, gdzie trochę może nam było łatwiej, w 5 gmin już współpracujących na różnych polach ze sobą, rozumiejących się, było, żeby zdynamizować te prace. Dlatego siedliśmy, przygotowaliśmy propozycję statutu, bo tak to trzeba przedstawiać. No i po prostu mówimy, że słuchajcie, jest nad czym pracować, siadajmy, pracujmy, próbujmy realizować. My jesteśmy zdeterminowani na tą współpracę, widzimy w niej bardzo dużo korzyści, bo są problemy, które swoim zakresem wykraczają daleko poza granice pojedynczej gminy i które rozwiązywać wspólnie będzie łatwiej. A przypomnę, że właśnie takie działania wspólne, fundusze unijne, programy unijne w szczególny sposób wspierają. Mieliśmy tutaj przykład sądeckich wodociągów, gdzie tylko dzięki temu, że wspólnie 4 gminy wystąpiły taką gigantyczną dotację, mogliśmy uzyskać i przesunąć się naprawdę o kilkadziesiąt lat, jeżeli chodzi o taki ewolucyjny rozwój gospodarki wodno-ściekowej.
Mieliśmy przykład współpracy w ramach programu zakupu autobusu oraz budowy dworców w Nowym Sączu i w Starym Sączu. Więc my takie też tutaj na Sądecczyźnie, to nie jest coś nowego, tyle tylko, że dzisiaj ta współpraca wymaga troszeczkę pójścia dalej, takich bardziej sformalizowanej postaci. No i przede wszystkim przygotowania w ramach takiego już eksperckiego przygotowania, oczywiście w konsultacji ze społeczeństwem, diagnozy problemów, potencjału, które możemy wykorzystać i projektów, planów, co chcemy wspólnie robić. Po prostu to zarządzanie strategiczne w obszarze. Panie burmistrzu, pan wspomniał o tym, że czas ucieka. No rzeczywiście czas nie stoi w miejscu. Być może są tacy, którzy są bardziej zaawansowani niż subregion sądecki. Czy ten tydzień udało się w jakiś sposób wykorzystać? Bo pewno pan też jest świadomy tego, że dużo gorzkich słów padło w komentarzach na przykład internetowych pod adresem i burmistrza, i wójtów ościennych gmin, że państwo jakby wychodzicie przed szereg, że tutaj naturalnym liderem powinien być Nowy Sącz. Czy tutaj jakieś próby, ja już nie chcę wnikać w szczegóły, natomiast czy w ciągu tego tygodnia jakoś ta współpraca udała się, czy próba kontaktu jakaś chociaż była, o może tak? Znaczy próba kontaktu była, wstępnie zaproponowaliśmy spotkanie panu prezydentowi, żeby siąść nadal na powrót rozmawiać, kontynuować te nasze rozmowy. No na razie jeszcze nie wiem, nie ma ustalonej daty, godziny spotkania, ale mam nadzieję, że to się będzie w najbliższych godzinach zdecydowało. Słowo, że jesteśmy skazani na współpracę, tak jest bardzo brzydkie słowo, bo ja nie chcę. Tak. Nie chcę mówić, że jesteśmy skazani. Znaczy w ogóle chyba we współpracy nie o to chodzi, żeby ktoś był na kogoś wskazanym. No samo słowo współpraca to... Ja tutaj wolę używać pozytywnego słowa, że nawiązanie współpracy daje nam ogromne szanse. Tutaj nie ma co obrażać, bo nikt nikogo nie chciał obrażać. Myślę, że na naszej konferencji też bardzo mocno wybrzmiewało słowa wszystkich sygnatariuszy tego listu do pana prezydenta, że my jesteśmy zaniepokojeni tempem i po prostu proponujemy współpracę. Natomiast, żeby była jasność, to cały czas jest ta sama inicjatywa. Inicjatywa powołania na Sądecczyźnie Stowarzyszenia Gmin, które będzie reprezentowało Sądecczyznę na forum województwa, również na forum rządu, bo tutaj z centralnych programów również liczymy na środki. To będzie to ta reprezentacja, która zbierze się, opracuje strategię dla całej Sądecczyzny, strategię i określi zadania, które będziemy realizowali. Oczywiście te zadania będą realizowane zarówno wspólnie, jak i przez poszczególne gminy, ale gdy już ustalimy, co kto ma robić i na co chcielibyśmy wspólnie pozyskiwać środki, żeby zabezpieczyć dla tych gmin środki na realizowanie ich własnych zadań. Strategia rozwoju województwa małopolskiego została przyjęta i ona się niejako opiera na stworzeniu takich miejskich obszarów funkcjonalnych. To właśnie o tym mowa. To będzie ułatwiało pewne wspólne działania i co za tym idzie, pozyskiwanie środków na te wspólne działania. Czy pan sobie dopuszcza w ogóle pan taką sytuację, że w tej aglomeracji sądeckiej Nowego Sącza mogłoby zabraknąć? I jeśli gdyby tak się miało stać, to co dalej w takim razie? Gdyby Nowego Sącza miało zabraknąć tej aglomeracji sądeckiej, w tym stowarzyszeniu aglomeracja sądecka, no to na pewno to stowarzyszenie będzie miało zupełnie inną rangę, zupełnie inną formę. Gminy mogą współpracować ze sobą, jesteśmy niezależni i rzeczywiście możemy poza Nowym Sączem się na współpracę umawiać i nikt nam tego nie zabroni, możemy to realizować, ale jeżeli rzeczywiście przyświeca nam cel, który nam przyświeca, czyli rozwój Sądecczyzny, no to po prostu robienie tego bez Nowego Sącza, to po prostu będzie jakaś tam proteza, to nie będzie zupełnie wykorzystanie tych możliwości. My dzisiaj na przykład współpracujemy między gminami w ramach lokalnych grup działania, bo to jest lokalna grupa działania Bramadowskiego, do której należy miasto i gmina Stary Sącz wspólnie z Łąckiem i Podegrodziem. I mogę powiedzieć, że mamy fajne efekty tego działania. To jest bardzo korzystne. Już praktycznie ta współpraca trwa 10 lat, ponad 10 lat, więc tutaj pewne jakieś, i to są konkretne projekty, jak również i pewne kontakty wspólne, jakieś tam patrzenie na rozwój, ale to jest jakiś bardzo wąski wycinek tej problematyki. Natomiast, więc mówię, że to może działać, w tym kontekście może działać poza Nowym Sączem, ale nigdy aglomeracja sądecka nie będzie tym, czym powinna być, jeżeli nie będzie tutaj Nowy Sącz. Co więcej, tutaj podkreślam, że tutaj my liczymy na to, że Nowy Sącz nie tylko będzie w tym stowarzyszeniu, ale będzie
liderem, a nasze, jak to ktoś nazwał, wyjście przed szereg, to że jesteśmy partnerami i zakładamy, że każdy będzie coś do tego stowarzyszenia wnosił, a nie będziemy akolitami, którzy tylko słuchają poleceń płynących z ratusza, no to tylko wtedy możemy rzeczywiście coś zbudować. Bo my taką pozycję i taką i tego po prostu oczekujemy, że stowarzyszenie będzie forum wymiany myśli, forum wspólnego strategicznego planowania, mówienia jednym głosem na zewnątrz i bicia się o środki, mówię bicia tak przysłowiowo, ale starania się, a to staranie się o środki jest naprawdę coraz bardziej jest skomplikowane. Tym bardziej, że coraz bardziej takie zaawansowane projekty nas czekają. To już nie są proste, tylko wybudowanie kawałka drogi, tylko to już są często wielobranżowe projekty, które będą nas, no, że tak powiem, goniły, że będziemy gonili jako Sądecczyzna. My naprawdę jesteśmy potężnym ośrodkiem. Licząc tylko te gminy, które już są zainteresowane wspólnie z Nowym Sączem i Chełmcem, to my jesteśmy aglomeracją 200-tysięczną, to jest naprawdę potężna grupa. I my tak musimy patrzeć. Nie patrzymy na Nowy Sącz jako miasto 85-tysięczne, patrzmy gminy tylko i wyłącznie sąsiadujące, to już jest 150 tysięcy, a jeszcze dołączymy gminy, które są bardzo silnie związane funkcjonalnie z Nowym Sączem, jak Łącko, jak Piwniczne, jak Grudek, no to po prostu dochodzimy praktycznie do 200 tysięcy. To naprawdę jest potencjał i trzeba tym zarządzać wspólnie, jako aglomeracją. To do niczego nie będzie dążyło to, że każdy będzie coś tam na swoim podwórku robił, a my nawet nie będziemy kompletnie tego ze sobą jakoś uzgadniali, synchronizowali. Po prostu tracimy wtedy możliwości, tracimy szansę, że tak powiem. To nie jest kwestia, że coś tam się zawali, ale nie wykorzystujemy szans. A według mnie dzisiaj jeszcze ciągle mamy przed sobą szansę z realizacji wykorzystania koniunktury, która jest, wykorzystania środków europejskich, które są, ale za chwilę się skończą. Dobrze wszyscy wiemy, już teraz będzie ich prawdopodobnie zdecydowanie mniej, przynajmniej w naszym województwie. No jeżeli my to prześpimy, za chwileczkę okaże się, że Małopolska jest rozwinięta pięknie i przestaną do niej płynąć środki europejskie, a my co z tym zrobiliśmy, jak to wykorzystaliśmy? Oczywiście powiem tak, że jako Stary Sącz, gmina Stary Sącz, mam poczucie, że my wykorzystujemy te szanse, to co jest w naszym zakresie. To naprawdę udało nam się zrobić wiele elementów, ale żeby iść dalej, potrzebna jest teraz współpraca. Potrzebne są projekty, które będziemy realizowali wspólnie na trochę szerszym obszarze, trochę bardziej problemowe. Chociażby takie czyste powietrze. No, oczywiście nie daliśmy sobie jeszcze z tym rady, w Starym Sączu jeszcze długo będziemy sobie musieli z tym dawać radę, ale wspólnie, jeżeli do tego podejdziemy, to nie tylko łatwiej nam będzie zdobyć pieniądze, ale również to czyste powietrze, jeżeli wszyscy o nie zadbamy na całej Sądecczyźnie, to cała Sądecczyzna będzie czysta, a nie tak jak jest dzisiaj, że jesteśmy ciągle jeszcze pokazywani jako liderzy zanieczyszczenia smogu. No jest jeszcze komunikacja, gospodarka śmieciowa i kilka innych rzeczy, które będziemy mieli. Zdrowie, polityka zdrowotna, opieka senioralna, opieka niepełnosprawnymi, tylko taka właśnie opieka wytchnieniowa. To są wszystko te obszary, gdzie dużo łatwiej nam będzie działać, jeżeli będziemy rzeczywiście wspólną strategię pisać, a to jest naprawdę bardzo ważne. Panie burmistrzu, i temat związany z szansami kontynuując, 8 milionów złotych trafi do Nowego Sącza w ramach tak zwanej pomocy dla gmin górskich. Czy jest już jakiś pomysł, jak te pieniądze zostaną wykorzystane? Rozumiem, pani redaktor, że pyta pani o Stary Sącz, bo do Nowego Sącza też 8, ale to już powiedzmy sobie, to już jest kompetencja Nowego Sącza. Prezydenta oczywiście, nie, pytam o Stary Sącz. No to są pieniądze, które mają być przeznaczone na podniesienie atrakcyjności turystycznej. Bardzo taki szeroko pojęty rozwój turystyki. No my nie ukrywam, że będziemy te pieniądze troszeczkę tak wykorzystywać na rozwiązanie pewnych takich problemów związanych właśnie z ruchem turystycznym w mieście. Taka trasa spacerowa, która będzie łączyła tutaj ten obszar park and ride z miastem oraz z miejską górą, bo już niebawem, za kilka miesięcy, jak zostanie uruchomiona atrakcja, spodziewamy się dosyć fajnego takiego naporu, znaczy odwiedzin, wzrostu odwiedzin turystów w Starym Sączu i na Miejskiej Górze w szczególności, więc tutaj te rozwiązania
Również w ramach podniesienia tej atrakcyjności no, Stary Sącz stał się taką mekką rowerzystów dzięki trasom rowerowym i tym głównym, i tym takim pobocznym, więc ten system też będziemy rozbudowywali, obudowywali atrakcjami, między innymi takimi właśnie punktami postoju przy ciekawych Gołkowicach w Starym Sączu. Będziemy budowali pump track i takie centrum właśnie takiej rekreacji rowerowej. Również myślimy o rozbudowie infrastruktury wokół starosądeckich stawów, żeby je chronić, więc będzie z jednej strony doprowadzenie kanalizacji sanitarnej wody do naszego kąpieliska i do tych obiektów, które tam powstają i będą powstawać w najbliższym czasie, ale również rozbudowę parkingu właśnie przy stawach, parkingu na Woli Krogóleckiej, zabezpieczającego dojazd do atrakcji, bo tam też wymaga to miejsce inwestycji. No i takie pomniejsze jeszcze przedsięwzięcie właśnie związane z podnoszeniem estetyki atrakcji, atrakcyjności turystycznej, czy to Moszczenicy, czy mamy tutaj na myśli również Barcica. Wspomniał Pan o połączeniu, o ile dobrze usłyszałam, o połączeniu Park and Ride z Miejską Górą. Bo to tam oczywiście drogi, ulice, chodniki są, tylko co Pan ma tutaj na myśli, coś jakiegoś nowatorskiego, zupełnie innego? To znaczy tak, no to jest temat, który już, do którego przygotowaliśmy się dosyć długo. Tak naprawdę projekt Park and Ride nie jest jeszcze zakończony. Jest oczywiście parking, jest dworzec, ale on w całej swojej koncepcji miał takie bezkolizyjne połączenie z centrum, z rynkiem Starego Sącza. W związku z tym będzie tam po prostu budowana kładka nad ulicą Jana Pawła II, potem taka ścieżka rowerowo-spacerowa, która będzie biegła po skarpie starosądeckiej aż do granic, do muru klasztoru Sióstr Klarysek, a potem takim przejściem obok Banku Spółdzielczego w Starym Sączu do ulicy Daszyńskiego i no, do tego nowo rozbudowywanego Centrum Kultury i Domu na Dołkach. Czyli jakby takie doprowadzenie, takie bardzo atrakcyjne, turystyczne, spacerowe i rowerowe przy okazji od parkingu i dworca autobusowego do historycznego centrum miasta, bo tam jak już jesteśmy, dochodzimy do wszystkich podcastów, już jest Klarysek, no i praktycznie w rynku. A potem ten ciąg taki spacerowy przez rynek w stronę ulicy Królowej Jadwigi, która biegnie do Moszczeniczanki. Na Moszczeniczance będziemy budowali kładkę, ale też mamy już projekt przygotowany, tak, żeby no tak w miarę fajnie spacerowo przeprowadzić się na Miejską Górę. No powiem tak, że naszym zamierzeniem jest, ponieważ nie ma możliwości oznaczenia parkingu blisko Miejskiej Góry, a poza tym chcielibyśmy tak ruch turystyczny też ukierunkowywać, żeby turyści idąc w stronę tej naszej nowej atrakcji, czyli Leśnego Mola, jednak zobaczyli, zaciekawili się Starym Sączem i ten trakt od wygodnego parkingu aż po atrakcję na Miejskiej Górze będzie wiódł przez najciekawsze miejsca Starego Sącza. Na rowerze można dojechać. Na rowerze już i można będzie też dojechać. Wiesz, można tam i tak, no tak dokładnie będzie, no będzie to bardzo fajne, bezkolizyjne, bezpieczne i to będzie taki, no, myślę, takie rozwiązanie bardzo, które coraz większego znaczenia będzie nabierało w przyszłości. Kolejny temat to jest temat związany właśnie z tą dobrą współpracą, bo to nie jest pierwsza współpraca, jaką Stary Sącz ma z miastem Lewocza. I kolejny pomysł, chce Pan, nie tylko Pan, bo pewno we współpracy, połączyć dwa klasztory, żeński i męski. Proszę powiedzieć, o co chodzi? No właśnie, tak już widzę, że tak media to podchwyciły bardzo mocno, połączenie klasztoru męskiego i żeńskiego. Oczywiście to jest pewna przenośnia. No już nie wszyscy pamiętają, że Stary Sącz, miasto założone przez świętą Kingę, którym nasza fundatorka postawiła dwa klasztory. Klasztor Sióstr Klarysek, który trwa do dzisiaj i jest najdłużej na polskich ziemiach nieprzerwanie działającym klasztorem, oraz klasztor Franciszkanów po przeciwnej stronie miasta. Zawsze przy zakonie franciszkańskim, żeńskim, czyli klaryskach, zawsze tak myślamy, żeby taką opiekę duchową ojców franciszkanów również siostrom zapewnić. I taki stan trwał prawie przez 6 wieków. Natomiast na początku XIX wieku zaborcze władze austriackie zlikwidowały klasztor. Zresztą klarysek również zlikwidowały, ale tak nie do końca skutecznie, natomiast klasztor franciszkanów skutecznie został zlikwidowany. W związku z tym przeszedł do historii, a między innymi w tych zabudowaniach kościoła dzisiaj mieści się szkoła,
To jest ulica Batorego chyba, tak? O ile. A jednym z tych innych budynków poklasztornych, ja w tej chwili siedzę i do Państwa mówię, czyli mieści się Urząd Miejski w Starym Sączu. Natomiast no tutaj Stary Sącz jest pełen takich ciekawych zaułków, tras, między innymi bywalcy starosądeccy dobrze kojarzą tak zwane starosądeckie kociajny, czyli takie wąskie uliczki prowadzące, no akurat one wyznaczają pewną trasę pomiędzy tymi klasztorami, wybrukowane kocimi łupami. Dzisiaj są takie dosyć mocno zapomniane, zaniedbane, wymagają pewnego też takiego no, remontu, krótko mówiąc, oczywiście z zachowaniem ich historycznego charakteru, ale też z dostosowaniem trochę do wymogów komunikacyjnych dzisiejszych. Więc właśnie te trasy, między innymi w ramach tego szlaku, którymi z pewnością wędrowali przez wieki mnisi ojcowie franciszkanie, podążając posługą do Szusterysek, żeby właśnie je tutaj wyremontować, przeprowadzić rewaloryzację, a przy okazji pewnymi tablicami pamiątkowymi również upamiętnić te historyczne wydarzenia z dziejów naszego miasta. To jest część projektu, druga część to są takie działania tak zwane miękkie, trochę na promocję dziedzictwa historycznego, kulturowego właśnie. Seminarium też. Sympozjum na temat naszych klasztorów, więc tutaj będą takie rzeczy również się w związku z tym projektem działy, a rzeczywiście realizujemy to jako wsparcie na realizację tego projektu otrzymaliśmy z programu Interreg poprzez Euroregion Tatry, którego jesteśmy członkiem i po prostu 85% tego przedsięwzięcia będzie sfinansowane z funduszu. Dziękuję serdecznie. Miałam jeszcze pytać o budżet Starego Sącza i o to, co w ramach tego budżetu będzie remontowane, będzie inwestowane, ale to już chyba temat na kolejną rozmowę. Panie redaktor, zdecydowanie cały program, bo ta lista rzeczywiście jest bardzo, bardzo długa, więc chętnie się umówię, jeżeli tak to powiedzieć. Tym bardziej, że ten budżet cały czas żyje, bo też no, w ostatnim momencie, no, choćby te środki z programu górskich, będą ten budżet rozszerzały z tarczy, które otrzymaliśmy w poprzednim rozdaniu. Również wzbogaci się ten budżet o dwie inwestycje, dwa przedszkola w Moszczenicy i Przesietnicy oraz żłobek w Starym Sączu. Więc tych zadań, bo ta lista cały czas jest dynamiczna, tych zadań też przybywa. Ja już w takim razie zapraszam do kolejnego programu, którego temat już mamy z góry założony, budżet Starego Sącza. Dziś dziękuję serdecznie za rozmowę moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Thank you.